Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kolejnej arenie. Wybierzemy sobie Warlocka, bo wygrał w ankiecie. I lecimy. Co my tutaj mamy? Upiorna jest straży, nie lubię, czas karmienia jest taki se, agileańska gwardzistka. No podoba mi się ta karta, więc weźmiemy ją. Sytuacyjne, słabe. Znaczy średnie. Nekrotycznego fantoma wezmę, bo on się sprawdza całkiem nieźle. Drogo jako super na Warlocku nie potrzebuje. Kradzież życia, prowokacja. No świetna karta. Weźmiemy kanałowego speracza. On coś tam może jeszcze zrobić. Dobry late game kontra piekielny ogień. Wezmę wściekłego Etina, ale tylko dlatego, że tych piekielnych ogni ostatnio jak draftowałem Warlocka było kilka, chyba z pięć nawet. Więc podejrzewam, że się jeszcze trafi, a ja dosyć mocno lubię tą jednostkę. Więc niech będzie. Drenaż duszy, opętanie mroczne i wulkaniczny żywiołak. Dobra, no jakiś tam direct damage z healem. Powinien się do czegoś przydać. Czekający w smole. Dosyć wielka przeszkoda dla opa. To prawda, no ten atak nie jest taki super fajny. Ale po stronie przeciwnika wydaje się być spoko. Banshee nie chcę, bo po tym jak dostają dwa frizy w nią, jestem trochę do niej zrażony. A wulkanozaur... też jest spoko. Nie, weźmy tego. Będzie on... nie. Takie albo takie. No weźmiemy sobie trzepniętego doktora, zawsze taki heal. I nawet nie najgorszy late game. Cienisty płomień. Całkiem fajna obszaróweczka. Myślę, że może być. Chociaż tak patrzę na atak tych kreatur. To może być problem, ale to dopiero ósma karta. No niech będzie. Demoniczny ogień, klątwa, słabości, opiekunka grobów. Opiekunka grobów? Nie mam demonów. Żeby to pikować. Jako removal, no nie jest to najlepsze. Zadaję tylko dwa. Z drugiej strony to też nie jest jakieś super mocne. No to jest mega sytuacyjne. Musi mieć przeciwnik dużo stronników i my dużo stronników, żeby to miało sens. A dobra, weźmy demoniczny ogień. Zbezczeszczenie. Kolejna obszaróweczka dosyć fajna. Może być. Reszta kart też była spoko, ale to wygrywa mimo. Smokobójczyni. Spoko opcja na smoki. To jest słabe, tak jak już mamy, a to jest dosyć dobre. Wydaje mi się to smokobójczyni sprawdza. Trzy dobre karty. Infernala powiedzmy, że odrzucimy, weźmiemy obszarówkę, tylko nie wiem jeszcze którą. Powiedzmy, że Hellfire'a, mam jednego Defile'a. Hellfire taki raczej bardziej stabilny. A Grzybomanta. Buff, combat, trick, spoko, statystyki za 5 many. Nocny drabieżca jest ok, ale jak nie ma nic na stole, no i Wulkanozaur dosyć drogi, a już trochę tych droższych kart mamy. Więc niech będzie Grzybomanta. Early game. Płomienny Hochlik. Myślę, że może być. To też jest w sumie dobre. Może dać Rin albo Void Lorda. To też jest dobre. A chyba, że wezmę tego wariata. A, spróbujmy. Krwawa Wiedźma. Chwilę, mam jakieś smoki do łusko czerwia. Coś chyba... nie, nie pikowałem nic. Aha, pikowałem smokobójczynię. No to weźmiemy ją ze względu na statystyki. 3-6 jest o wiele lepsze od 4-4. I ta umiejętność... a, okej, okay, whatever. To nic nie robi. Laleczka Wudu. No jest parę rzeczy, z którymi można skombić tą laleczkę. Takie. Tutaj i tak nic nie ma, więc niech będzie laleczka. Weźmiemy sobie dwójeczkę, bo nie mamy dwójeczek, a pozostałe karty są takie sobie. Kolejna dwójeczka. Poproszę jak najbardziej. Chcemy mieć early game, więc pikujmy te dwójki. Kościany Smokowiec kontra Yeti. Yeti bardzo lubię i uważam, że to jedna z fajniejszych kart na arenę. No może nie jest fajniejszy, ale całkiem spoko. Ale Kościany Smokowiec wydaje się być o wiele lepszym wyborem, więc bierzemy Smokowca. Trafił nam się koszyk najlepszych kart. Hard Removal, który zabija wszystko i leży nas za 3. Upiorny Władca. No na razie nie powiedziałbym, że jest jakiś taki super, ale sprawdza się nie najgorzej. I Pan Pustki. O, wezmę Removal. Removal w cenie. Takiego już jednego mam, dwóch takich nie chcę. Jabłonki nie lubię, bo ma 4 ataku tylko, a pocisk nie, to zawsze removal. To odpada, bo nie mam broni. To odpada, bo nic nie robi. Muszę wziąć to. Nie mam żadnego discardu, prawda? No nie chcę tego. To?
Wszystkie te karty są słabe jak barszcz. Tykające plugastwo. Pikowanie tego jest bez sensu. Dobra, weźmy to. Masakra. Klątwa zagłady jest to najdłuższy kobold bibliotekarz. Kobold jest spoko. Klątwa zagłady jest losowa. Ale czasem ta losowość wygrywa. Dobra, weźmy klątwę zagłady. Chociaż tam chyba, nie wiem, wystanie duszy, bo najlepszym pikiem. Trójeczki, no to olbrzymia osa. Dwójeczki, pancerzony żuk. Strażnik zagłady. No to coś do tego, wariata. Kontra removal, kontra dwójka. Wezmę dwójkę. Może powinienem wziąć tego strażnika zagłady, ale... Drugi defile. Mam trzy obszarówki. Myślę, że to raczej powinno starczyć. Więc bardziej pójdę w dwójkę kolejną. Nie, super. Dobra, weźmiemy to. Reszta kiedy zobani. Drugi defile. Śmiertelny wir albo bazyliszek. Wezmę Mortal Coila chyba. Bo defina. Ten bazyliszek on jest niby dobry, tylko że... Problem jest z tym, że niby dobry. Już mam trzy obszarówki. Mortal Coil jest spoko do Voodoo Dola. Do czego? Do Hellfire'a też jest ok. Do Shadow Flame'a, do Defile'a. No ma kilka zastosowań. Dobra, weźmy ten Mortal Coil'a. Dwójka technik, wypaczona otłań. Kolejna obszarówka. Taki perma removal na wszystko. Może być. No dobra, no nie podejrzewałbym, żebyśmy tutaj zrobili jakiś, nie wiadomo jaki dobry wynik. W sumie tutaj w ogóle nie ma puszu tak trochę. Ale zobaczymy, może coś wyjdzie ciekawego, więc lecimy do gierek. Mecha, jara, kara, kara, kara. Okej, to zostawimy. To jest demon. Okej, to też jest tym kombi. Nie najgorzej nawet. Więc możemy zrobić tak. A propos losowych legend. To się chyba przerazam. A to teraz gra Rotface. Pisałem w trakcie omówienia, ale nie widziałeś. No ale Rotface stary stawia legendy na stół, a nie na ten. A nie daje ci na rękę. No to jest spora różnica, wiesz. Bo... Znaczy, no chyba nie muszę tłumaczyć, jaka jest różnica pomiędzy legendami na rękę, a legendami na stół, nie? Tak myślę sam. A, zróbmy tak. Trochę pasywnie. No nie chcę tego zagrywać. Wszyscy do bram! Wszyscy do bram. No i dupa. Nareszcie. No nie podoba mi się to całkowicie. Grzybowe grzyby. To super. No Boże, ale jestem ciśmo. Zdałem sobie właśnie z tego sprawę. Ech. Pan Smoczek. Panie Smoczku, co my z panem zrobimy? Muszę niszczyć. A nic z panem nie zrobimy.
Tak se też myślę. Calculating in progress. No spalę te kreatury. Co mi nic nie daje? Voodoo Doll. Właśnie taki jest problem z Voodoo Dollem. Teraz by trzeba dwie karty poświęcić. I zostać z kreaturą 1 na 1. To dosyć mało optymistyczne. Jak rzucimy tego, to tu jest 4, 7, czyli brakuje jednego. On będzie miał 5, czyli tak ginie od smoka i zostaje z 2-1. No dobierzmy. Mortal Coil. Teraz może by ten Mortal Coil coś dał. A nie, w sumie okej. To nie jest takie złe. Tylko taki trochę słaby stół mi wyszedł. Suba pominąłem? Witam cię, Archidal, bardzo serdecznie u subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału czwarty miesiąc z rzędu. Welcome to the family, my friend. Sorki batorki, że bez alertu, ale na arenkach nie ma alertów. Jaka jest najgorsza klasa na arenie? Warrior. To by się przydało zabić. Ale nimo jok. No nimo jok. Dobra, mam pomysł. Zrobimy tak. Weźmiemy Serin. Zrobimy tak. I klepiemy tego wariata. I graj. Co poradzicie na komary? Najlepiej łapka na muchy i zabić. O, super zbalansowana karciuchna. Bardzo happy I am. No rzućmy tego Mirka, żeby nie ginął tak po prostu od ataku bronią. Może nie ma żadnej odpowiedzi. O, taki Mireczek. No nie mogę powiedzieć, żeby to było jakieś super wyjątkowo dobre. Tylko chcę to powiedzieć, że to jest super wyjątkowo niedobre. Zobaczymy. Korzenie tkwią. Gałęzie rosną. Ja pierdolę, naprawdę. Naprawdę stary, no chyba se kurwa jakiś. O Boże, jeden. Super.
Na kartę Advantage raczej z nim nie wygram. Zamykamy zabawę. Da się wydraftować Rindara? Nie da się. Prawda jest moją tarczą. Okej. Dobra, musimy to zagrać. Nie będę się wygłupiał, oszczędzał kart. Niestety nie jestem w pozycji. Kurde, co mi tu lata? Nie wiem, co to jest. Valaner. No, spoko. No, pszczoła? Chyba pszczoła. To będę musiał urzędzić polowanie na robaka za chwilę. Uwielbiam to. A takie co tu zagrał. O, to wypas. Nie mam innej opcji. Nie ma innej opcji. Może jak ja mam złapać latającą pszczołę, która lata w kółko jak powalona? Może przyniosę słonik? No ale nasypę do środka cukru. Jak tam wleci, to zakręcę. Seria, ziomek. No, weź sobie wyleć przez okno, idiotko. Wspaniale. Muszę wybrać. Ale świat i tak czeka zagłada. Szpoko loko. Taka czuła za mną to mój dom, tak? Mecha, ja
Kontra jej nam. Mecha kaktus, mecha jaraksus. Stawimy sobie dwójeczkę. Gotowe. Gotowe. A, 23. Co się dzieje, jak ma się draw na arenie? Dobierasz kartę. To będzie nasza słodka tajemnica. Będzie słodka tajemnica. I to będzie opancerzony żuk. Ma być jakaś tajemnica. Cześć, wilczur. Wynocha z dżungli mej. Oje, oje, oje. Nie wiem, wróćmy to. Weź. Co się dzieje, jaki ma remis na arenie, śmieszku? Nie no, stary. Wydaje mi się, że pisząc całe zdanie po polsku i używając słowa draw zamiast remis, to akurat ty tu śmieszkowałeś. Nie? Nie było tak? Aha, to sorry. Zła interpretacja. Jak się ma remis na arenie, to się nic nie dzieje. Nie dostajesz ani wygranej, ani przegranej. Tadam, 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 tadam. Wyglądasz znajomo. Dobra, zróbmy tak, bo tak mamy większą szansę na coś do zagrania. Aha. Imba. Imba, imba, bimba. Czemu uważasz, że wplatanie English w zdania to śmieszki? Bo to śmiesznie brzmi. Żeby nie było, święty nie jestem. To jest od czasu do czasu, co sam powiem po angielsku. Oj, to jest od czasu do czasu, co sam powiem po angielsku. Więc może trochę hipokryzja z mojej strony. Ale jakoś jak tak czytam... Jak tak czytam całe zdanie po polsku i jedno słowo po angielsku, to tak mnie to śmieszy. To się z tego śmieje. Grzybowa magii. No masz. No zróbmy tak. Żeby się pozbyć tego. Jakże wspaniałego są. A stan dzięki, ale już byłem. Powiem ci nawet więcej, coś tam kojarzy mi się. Sekrecik, sekrecik, sekrecik. Dobra, rzucimy tego wariata. Vaporize. Vaporize. No, trudno się mówi.
O, mój ulubiony przyjaciel. Nie wiem, wbijam się w niego, nie rozbiję go znowu. Wypas. Nowy pas, kukaj tusiu. Gdzie jedno spadnie, tam dwa wyrosną. Gdzie lecę do Bułgarii? Słyszę brzeg. O, kolejna annoying kreatura. And that is not good. The foil. No zobaczymy, co tutaj będziemy myśleć w następnej turze. Co zrobimy tylko tak. Jestem. Ty se chyba mnie tak kpisz ze mnie. Powiedz szczerze. Nie, nie będzie żadnych vlogów z wakacji. Mam... ostatnio... już nieco... brak mi sił. I nie chcę. Nie chcę mi się po prostu nic nagrywać na wakacjach. Chcę siedzieć, kurwa, nic nie robić. Po prostu. Szory batory. Ułatwiasz mi ziomek życia. A nie, ja se kurwa zabiję przez stół. Tak. Jeden. O, dobra, wiem. Elo. Ale na Insta chyba coś rzucisz. Nie wiem, może. Jakiego programu do montowania filmu używam? Premiere Pro. Znaczy tam to możemy w sumie wyrzucić, a to możemy zostawić.
No, Ślimaka zagrajmy. Na świętą. Czekam na rozkaz. Mamy takiego gościa. No to może więcej ataku na bord. Przez jej filmów na YouTube nie będę. Nie będzie. Filmy będą codziennie. No sobie filmy nagram w sierpniu po prostu na zapas, że tak powiem. I przez cały mój wiatr będą filmy, tylko streamów nie będzie. Nie będę kręcił filmów na miejscu, no bo... Bo chcę trochę ten stylować. Może mi się poprawi, jak się trochę wyluzuje. Czasem to mam tak nawalone w głowie, że ja nie wiem, jak ja w ogóle wstaję z łóżka. Aha, Jaraxxus jest skinem za preorder. Seriously. Oh my god. Dobra, zróbmy tak. Cofnijmy wariata. Grajmy wariata. Weźmy sobie pin. Graj. Kafejnie. Na wypasku. Aha, możemy zrobić tak, możemy zrobić tak. Dobra, to nam pasuje. Postaram się też jakoś na Twitchu ustawić te... Jak to się tam nazywa? Wodcasty? No, to tam wiecie, powtórki streamów. Tak, żeby przez ten czas też coś tam leciało. Nie wiem, czy mi się uda, no ale się postaram. Elo. Więc coś tam się przez ten czas będzie działo, tylko po prostu już na miejscu. Chcę... Już na miejscu chcę po prostu odpocząć. No, ten ślimak trochę psuje plany. Nie ukrywam. Dobra, myślę, że nie będziemy tutować, rzucimy po prostu Lich Kinga. Jak nie zabił tamtego, to jest nie spora szansa, że tego też nie zabije. Jasna sprawa. Czekam na rozkaz. Jeszcze OP broń. Na razie wrzucę tą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 czarów. Żeby znowu ma rodzinę, że podbija statystyki. Co? Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Serio, ktoś płakał, że podbijam statystyki puszczając podcasty? No nienormalne. Po prostu nienormalne. Co
Już raz o tym słyszałeś, nie pamiętasz? Że coś mi się kojarzy, ale tak... Piąte przez dziesiąte. Ogólnie raczej jestem fanem wypierania głupot ze swojej głowy, to może wiesz... Tą też wyparłem. Cia. No już zaczeciałeś się. Defuilu, ale defailu raczej nie. Ile mam? 14. Od fajeru też nie. No. Czekam na rozkazy. Czekam na rozkazy. Skomentowałeś to tak, że głupich ludzi nie komentujesz. A, okej. O. To ekstra. Jeden, dwa, trzy. No sobie mogę Hellfire'a rzucić. No chyba bez sensu Hellfire'a rzucać. Chociaż ile to ma? Nie. A, dobra. Myślałem nad zagraniem w Terrarię 5 lat temu. Pozwól mi się zastanowić. Pozwalam. Możesz zastanawiać się śmiało. Nie mam naprawdę nic przeciwko. Co za znaczek na moim kubku? Watchdogs? Pozwól mi się zastanowić. Lital. A może i faktycznie? Może i faktycznie był Lital. No jakby, no. Był, okej. Okay. Zazmisowałem. Czy gram w R6, czy nie gram? Pozwól mi się zastanowić. Zezwalam, parówo. Muszę się śpieszyć. Tak sobie myślę. Ciekawe, czy AF, czy Alt F4. Ale nie będę sprawdzał. Stoję przed mechadziana ksiusiem. No dobra, to już zostawimy sobie gnome feratku. No, go. Wesołego święta letniego przesilenia. Wesołego. Graj, proszę panie. Śmierdząca ryba, dobra ryba. No. No to są... Może... Zagramy prowokacyjnie, gram. Choć Gneas osobnik był wilkiem. Ty umszyj i go. Easy peasy lemon squeezy.
Ojej. Ale chamstwo. Zagramy to, nie? O tym, co nie potrajduje, a tym, co może coś wytrajduje. Jak tam się dzisiaj czuję? O, lepiej niż wczoraj, ale... Daleko do perfekcji. Jakieś dzisiaj takie złe fluidy. Tene. Taki cudak. Taki cudak. No dobra, no to masz takiego wariata. Szkosztuj. Jak myślisz, czy Blizzard zrobi kiedyś kolejną frakcję, jak dodali żywołaki? No na pewno, no przecież robią to co parę dodatków. Nawet nie za bardzo jest się nad czym zastanawiać ją. Bo oni to po prostu robią. Tak sobie myślę. Muszę zaraz dokonać wyboru. No musisz. Przydałoby się. Sprytne z tą bronią. Nie powiem. Szanuję. Do pewnego stopnia. Ej. Zły, ja też zły. Oni też źli. Wszyscy są źli. Czy ty też masz jak ja, że jak... Załamać się można. Rzuciłeś seremów, ale to może nie masz drugiego, co? Musi pisiu. No i znowu mi lata ta pszczoła. Aureale! 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 Po co ja to rzuciłem? Nie wiem, mózg mi się zawiesił na chwilę. Słyszałem na komórki? Nie. Ale też aktualnie nie szukam gry na komórki. O, smok. O. W sumie ja widziałem, że on to dobiera chyba, nie? Może nie? No dobra. Dobra, zróbmy tak. Zobaczmy, co tam wyciągniemy. Granica, wariacie. Granica, granica. A właśnie, spaliłem smoka. Okej. Okay. Sądzisz, że stworzenie 10 klasy w Hearthstone jest niemożliwe czy niepotrzebne? I takie, i takie. No, kolejny smok. Dobrze. Dobra, zróbmy taki kraj. Strzelam, że jest niemożliwe ze względu na silnik gry, który od początku był przygotowany na 9 i nie ma jak wsadzić 10. Jest możliwe, jeżeli chodzi o dodanie klasy jako po prostu klasy kart, w sensie bohaterów, tylko że od strony nie technicznej, a
Nie, no w sensie, że można by dodać, gdyby była taka możliwość. No. A technicznie nie ma po prostu możliwości, ale uważam, że jest też niepotrzebne, bo no, co za różnica. Tak naprawdę to tylko takie bezsensowne urojenie ludzi, którzy wiedzą, że w WoWie jest więcej klas. I to w ogóle mija się z celem imą. Poza. Chcę krwi i łupu. No niech będzie tak. Wygraną statyki raczej nie ma co liczyć. Kolento wspomniał o mnie w filmie. A co powiedział? Teraz omawiałem kartę przedstawioną przed MKR-a. Stać! Kto idzie? Aha. Czy może wiesz, dlaczego wybrali Garrosha, Gul'dana i innych jako postaci klas? No... Bo... Siedli i powiedzieli, mamy takie klasy i musimy wybrać bohaterów, których będą ich reprezentowali. Ja proponuję tego, ty proponujesz tego, on proponuje tego, okej, dogadaliśmy się, może być. Nie ma jakichś wielkich przesłanek, dlaczego akurat takie. Zapytał, kim ty w ogóle jesteś i że on powinien dostać tę kartę. Okej. Dlaczego Valera, ona prawie lore nie ma? Czekaj. Valera nie ma lore'u? Aha. Okej, to wychodzi na to, że się nie znał chyba na tym. To bez sensu. Nagram to. No się jedyny. Fajnie.
muszę niszczyć. O, GG. Chociaż... Nie mów mi, jak mam żyć! Gotowe. Już prawie nie mam kart. No i tak nic mi nie daje przeżycie w następnej grze praktycznie. O. Stoisz przed, stoisz za. Krzyżyk oznacza skarb. No dobra, niech oznacza. Grałem w Dragon Age? Nie. Albo grałem i nie pamiętam. No ciur. Słupcie, róbcie. Na wypasku. Gargamelku. Jak spią żyrafy? Wygoogluj sobie. Na pewno Google jest w tej kwestii mądrzejszy ode mnie. Czuję się zagubiony. Czy nie wiem, co ze sobą zrobić. Nosi mnie. Aha, kawę wypiłem, to może dlatego. Pochłoniemy świat ten. Okerle, 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 okerle. No zrobimy tak, bo następną, której i tak nie mam co zagrać, jak to zagram teraz, więc następnego, że zagramy, to na to. Może wpadnie coś większego niż 1-3 i 2-4. To wiem. Ostre Gielgachte Zębiska! Ostre Gielgachte Zębiska. O nie. Halo. No znowu mnie ta pszczoła tu lata, no. Czat, sposób na pozbycie się pszczoły latającej. No 3-4, jest progres. Klapek, Bixa, zabij, głowa. Gra z Benem, sekundę. Nie. Wyprowadź się. Czat jak zawsze pomocny. Same miłe, inteligentne odpowiedzi. Dziękuję, czat. Jesteście wielcy. Kocham was. Love you. Dobra, czat. Dziękuję, ale jednak wasze rady... Wasze rady. Co my tu mamy? Mamy takiego gnojka. Jestem największą dinomantką! Ja!
Cześć, Herbalo. Jaki kwidzik pana? Żaden, bo to nie jak papieros. Defoil. Co mam tu zrobić? No. Nie ma w tym deku czym grać. W sensie kreatury są za słabe. Nie ma jak boardu zbudować. Telefonication oglądałem. Parę odcinków jak leciały na Polsacie albo na TV nie parę lat temu. Wejdzie w ciebie łysy trup. To mam tyle złotych kart. No wiesz, gram w tą grę parę lat. Się uzbierało. Do you want to call me, idiot? Uważasz, że dostanie się na kierunek lekarski z jakimś osobistym sukcesem? No stary, jeżeli to ma być osobisty sukces, to ty powinieneś to wiedzieć. Skąd ja mam wiedzieć? Nie wiem, ja się nie znam na tym. Podejrzewam, że na medycynę jest sporo ludzi chętnych, więc chyba tak, ale nie obeznaję się w temacie. Zróbmy sobie tak. Najmniej problematyczne. Jak giełda ma ci satysfakcja z gry jest? Czasem. Dzisiaj akurat nie jest dobry dzień o rozmawianiu o giełdzie. Dobrze, to i to wrzucimy, tego wariata zostawimy. Szajba biznes. No specjalnie dla ciebie właśnie ten streamuję. Tak czułem, że dzisiaj wpadniesz, to mówię, kurde, postreamuję. Taka prawda. Ała. Chyba komar mnie ugryzł. Chyba komar mnie gryzie. Może nie? Kurde, miałem plan zapuścić dłuższą brodę. Problem jest w tym, że to wcale nie sprawia, że jest mi chłodno. Muszę ją chyba jutro ogolić na krótką. Tak sobie myślę. Teraz. Maćko, dla ciebie też streamuję. Czemu twoje strumyki są takie przyjemne w oglądaniu? Znaczy, ja to się zastanawiam, dlaczego ogląda mniej więcej niż 5 osób, więc nie wiem. Znaczy, średnie pytanie do mnie. Dlaczego ten
Portret mówi mecha Jaraxusem, a nie Jaraxusem. Spytaj Blizzarda. Spytaj Blizzarda, oni mogą to wiedzieć. A no na parasie to chyba obszarówkę wezmę tak. Pokonaj. No ty jeden pamiętam, jak 4 lata temu zadałem ci pytanie na czacie 2 razy, a ty mnie zacząłeś wyklinać, że spamie. Nie zapomnę ci tego, do tej pory mam traumę, jak piszę na czymś czacie. Serio masz stary traumę, bo jakiś pajac z internetu ci coś powiedział? Ziom, więcej dystansu. Dobra, zrobimy tak, bo na tego wariata mam Bane of Doom i to w coś dużego wjeżdża. Świecuje, zostaje. Małżonka musi uważać, by jakieś baby nie kręciły się przy twoim żowym przystojniaku. No uważa, uważa. Czasem jak się jakaś zakręci, to pali wzrokiem potencjalną kandydatkę. Kurwa, powiem wam, że ten Bane of Doom to jest ostatni raz, jak to piknąłem na arenie. 1-3-2-4-3-4-0-1. Mam dość. Kiedyś widziałem na kanale Live Shader Walk Petun Szemana. Był z tego więcej niż jeden film. Nie wiem. Ale śmiem wątpić. 92 cm wzrostu powoduje respekt. No kurwa dobrze. Niezbyt dobrze. No dobra, życia to jeszcze całkiem sporo, nawet 6 w sumie. Dobrze. Czekam na rozkaz.
A, czekam na rozkazy. Ty grać. Noseczka w kapturze pinguje mnie za jeden na starcie tury. O, wypas. Ile jeszcze to będzie? Ile jeszcze to będzie? Czekam na rozkaz. Dobra, 3 HP to stabilna sytuacja, nie ma co się bać. Cześć, Zubza. Przeczytaj co zwyżej napisałem, bo nie chcę spamić. Skąd wiesz, że nie przeczytałem? Czekam na rozkaz. Może zrobię. Aczkolwiek każdy challenge wymaga dużo czasu. A nie chcąc, nie chcąc. A raczej na nadmiar ów czasu nie narzekam. Ale kto wie? Może. Przecież nie, chwilę, jak wyjdzie. Nie. Gdzie panie, jak wyjdzie dodatek, to ja będę musiał filmy nagrywać do cały sierpień i pół września. Gdzie ja będę miał czas na jakieś te. Challenge. Nie ma opcji. Nie ma panie opcji. Dlaczego mam wrażenie, że on dostał jedną z 3 kart, które mnie zabijają? Zabija mnie Dead End Decay, Frostmourne i Dead Coil. A, jasne. No cóż, areny to dalej. To dalej ciężki orzek do zgryzienia.